Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na filmik poświęcony pędzlom kosmetycznym. Jest to jeden z takich ulubionych tematów na moim kanale. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. Bardzo często pytacie się mnie w wiadomościach prywatnych i pod filmikami, jakie Wam się pędzle sprawdzą do nakładania podkładu czy pudru, bronzera, różu do oczu. Bardzo często w wiadomościach prywatnych otrzymuję od Was linki do właśnie takich zestawów, które można znaleźć na Allegro czy właśnie w internecie, na różnych stronach. W sensie, no ja nie jestem specjalistą jakimś wielkim od pędzli, natomiast przetestowałam tyle marek, czyli m.in. Hakuro, Real Techniques, Elf czy Lancrone. I mniej więcej potestowałam te wszystkie marki, wiem czym one się różnią, jakie wybrałabym ewentualnie pędzle z tych wszystkich pędzli, które mam. I dzisiaj właśnie chciałabym Wam taki, może złożyć taki zestaw podstawowych pędzli. Ja wiem, że to jest taki temat ciekawy, ponieważ naprawdę jest mnóstwo zapytań odnośnie pędzli. Wiele z Was chciało poświęcić pewną pulę na przykład pieniążków na to, żeby sobie kupić taki podstawowy zestaw do makijażu, ale też nie przesadzać właśnie z ceną, ponieważ niektóre pędzle kosmetyczne są strasznie drogie. Dlatego też często zastanawiamy się, jaki pędzel kupić, żeby nam służył na lata, żeby był dobry, żeby dobrze nakładał podkład. Także dzisiaj Wam pokażę pędzle, które mnie się sprawdzają. I zacznę od takich dwóch typowych pędzli, które na pewno znacie z różnych filmików. To są tak zwane skunksy, czyli takie pędzle do nakładania bardzo płynnych podkładów. Tutaj na przykład mam Stipple Brush. Jak zrobię Wam test na żywo Bourjois Healthy Mix, to zobaczycie właśnie Stipple Brush w akcji, ponieważ on nakłada bardzo, bardzo płynne podkłady, które nam dosłownie ściekają z ręki, czyli maczamy sobie właśnie pędzel w podkładzie i nakładamy metodą stemplowania, czyli idealny do nakładania właśnie płynnych podkładów. Nie wiem, jak się sprawdza w przypadku jakichś gęstych, natomiast większość dziewczyn nie nakłada go... nie nakłada nim właśnie takich gęstych podkładów, tylko które mają taką formułę lejącą się dosyć, ponieważ on bardzo ładnie rozprowadza podkład i mamy taki efekt taki flawless, czyli taki właśnie takiej gładkiej, idealnej cery i bardzo często widziałam na filmikach, że dziewczyny korzystają z takich typów pędzli. Ja mam tutaj taki mniejszy, to już jest kwestia, jaki preferujecie. Albo macie, lubicie takie właśnie małe, takie bardzo precyzyjne pędzle, natomiast myślę, że ten Stipple Brush ogólnie na tle wszystkich innych pędzli, które miałam z takich właśnie typu skunks, wydaje mi się najlepszy, ma idealną po prostu, idealną tutaj średnicę i idealny właśnie ilość włosia, tak? Czyli mi najbardziej pasuje. Z Elfem musicie ostrożnie, ponieważ one się bardzo często rozklejają, także tutaj po prostu je wystarczy skleić, one działają fantastycznie dalej. Także za taką cenę około 20 zł myślę, że taki pędzelek Wam się sprawdzi. No i tutaj Small Stipple Brush jest taką mniejszą wersją właśnie Elfa. I ja nakładam nim akurat róż, właśnie jakieś płynne róże, czy właśnie takie w kamieniu, ponieważ on idealnie rozprowadza nam róż na policzkach. Kolejnym takim typowym już pędzlem do nakładania podkładu to są wszelkiego rodzaju języczki. Ja akurat tutaj mam z firmy Lancrone. Jest to bardzo fajny pędzel do nakładania kremów BB, bardzo gęstych podkładów. Ja mam stosunkowo mały ten języczek, natomiast myślałam o kupnie większego, ponieważ on się by idealnie sprawdził do takiego szybszego nakładania, ponieważ takim języczkiem bardzo trudno jest nałożyć szybko podkład. On jest bardzo precyzyjny, on wchodzi Wam w okolice właśnie skrzydełek nosa, czy właśnie pod oczami, jest idealny do korektora, w okolicach brody. Natomiast no, trzeba troszeczkę się namachać, żeby nałożyć takim podkładem, pędzlem podkład. Ale tak jak mówiłam, nadaje się idealnie do kremów BB, idealnie do gęstych podkładów. Także myślę, że taki podstawowy pędzel powinien się znaleźć w naszym kuferku, czy naszym takim podręcznym zestawie pędzli, jaki mamy w domu. Także te dwa pędzle myślę, że powinniśmy mieć, ponieważ one nam się sprawdzą do różnego rodzaju podkładów. Tak, jeżeli mamy lejące się podkłady, to ciężko będzie nałożyć takim pędzelkiem, natomiast skunksik się sprawdzi idealnie. Jeszcze takim typowym skunksem to jest właśnie Real Techniques Stippling Brush. Tylko, że on jest po prostu krótszy, także tutaj możecie sobie porównać ich wielkość. Dobrze, jeszcze jeśli chodzi o języczkowy pędzel, mam taki. To jest Foundation Brush z Real Techniques. I jak widzicie, one się bardzo od siebie różnią. Ten jest skośny, czyli on będzie idealny na przykład do takiego opuszczenia kreski, jeśli chodzi o wykonturowanie i później roztarcie ją w górę. Ale też fajnie nakłada podkład. Mimo, że lubię ten pędzel, to bardziej jestem zadowolona z takiego typowego języczka.
Dalej, jeśli chodzi o kuleczki, ponieważ kuleczki też wiem, że lubicie i bardzo popularnymi pędzlami, jeśli chodzi o kulki, to zaraz tutaj wybiorę. To mam takie jakby, no można powiedzieć, że cztery pędzle. Cztery pędzelki. Taką najbardziej typową kulką, która często się pojawia w filmach na YouTubie, która jest bardzo lubiany ten pędzel, to jest Hakuro H54. Taka typowa kulka. Jego bratem jest H55 do pudru, tak jak Wam pokazywałam, tylko że ten właśnie się nadaje bardziej do pudru, a ten do podkładu. Natomiast jest to jeden z takich bardziej wielofunkcyjnych pędzli, ponieważ on świetnie nakłada właśnie bardzo gęste podkłady, jak i te z taką lekką formułą jak Bourjois Healthy Mix. Natomiast moim zdaniem jest to idealny pędzel także do nakładania wszelkiego rodzaju bronzerów, ponieważ on idealnie Wam się wpasuje w podkość policzkową i idealnie rozetrze ten bronzer, ponieważ jest bardzo mięciutki, taki naprawdę przyjemny. Natomiast ja go używam także jeszcze do pudru, ponieważ, no ja Wam już mówiłam, ja mam stosunkowo małą twarz, także takie bardzo duże dmuchacze są po prostu dla mnie za duże, źle się nimi operuje, także bardzo fajnie wpracowuje Wam podkład właśnie w skórę twarzy. Przez to podkład jest lepiej leży nam na skórze, czyli lepiej nam matuje i na dłużej nam pozostaje na twarzy, także myślę, że takim ruchem wklepującym nałożymy zarówno podkład, jak i puder, a później właśnie wykonturujemy sobie nim twarz. Także jeśli chodzi o tą kulkę, to ona jest najbardziej wielofunkcyjna ze wszystkich moich kuleczek, które posiadam. Zaraz potem jest taka bardzo słynna kulka Hakuro H52. Mogę Wam tutaj porównać. Widzicie, jest bardziej zbita, mniej rozłożysta niż właśnie Hakuro H54. I jest to już taka kulka idealna do nakładania bardzo gęstych podkładów i kremu BB. Ona świetnie nam nakłada krem BB, ponieważ kremy BB musimy właśnie taką metodą stemplowania wprasować naszą twarz. Także jest to pędzel zarówno do podkładu, jak i pudru, natomiast myślę, że mniej się sprawdzi właśnie przy bronzerze, ponieważ jest bardzo, bardzo zbity, także może nam zrobić plamę. Więc to by było z firmy Hakuro, natomiast teraz przechodzimy do firmy Lancrome. I tutaj mam takie dwa nietypowe pędzle, zacznę od tego bardziej popularnego, czyli jak zwykle Buffing Brush. Słuchajcie, nawet Samantha Chapman, to jest jeden z ulubionych pędzli, to jest taka właśnie jakby kulka, trochę na przykład taki flat top i jest troszeczkę bardziej po prostu zaokrąglona niż typowe flat topy, ponieważ ona ma bardziej taką okrągłą tutaj końcówkę, jak widzicie. Nie jest to bardzo, bardzo zbity pędzel, także idealnie nada się do takich półgęstych podkładów, jak ja to nazywam. Nie taki typowy jak na przykład Yoko Cashmere Finish, który jest bardzo, bardzo gęsty, taki kremowy. Natomiast takie normalne podkłady, jakiś Bourjois Healthy Mix, czyli metodą stemplowania, najlepiej bardzo nam się takie właśnie płynne podkłady taką kulką nałoży. Albo właśnie takie podkłady jak Revlon Colorstay, on idealnie Wam właśnie nałoży, rozłoży podkład na twarzy. Także ja bardzo lubię ten pędzel i on się zarówno sprawdzi, tak jak w przypadku Hakuro H54, do nakładania podkładu, do nakładania pudru i do nakładania bronzera. Wiecie, że on się kilkakrotnie pojawił moich ulubieńcach, właśnie jako pędzel do nakładania bronzera, także myślę, że na takie dosyć małe twarze i właśnie jeżeli macie taką typowo zaznaczoną, typowo, no, może troszeczkę bardziej ostrzej kość policzkową, także będzie Wam bardzo łatwo nakładać bronzer. I ostatnią kulką to będzie Real Techniques, to jest Expert Face Brush. Jest to coraz bardziej znajdujący wielu fanów pędzel, ponieważ on bardzo fajnie nakłada podkład i idealnie się sprawdzi jako pędzel nakładania bronzera. Także ja Wam polecam, natomiast nie jest to jakiś mój ulubiony pędzel, on bardzo mi się fajnie sprawdza pewnego czasu do nakładania kremowych bronzerów, natomiast myślę, że będzie Wam robił plamy, jeśli chodzi o właśnie o takie pudry bronzery w kamieniu. Także tutaj mogę Wam polecić nakładanie podkładów gęstych i do nakładania takich właśnie kremowych bronzerów. Dobrze, czyli to by było na tyle. Teraz flat topy. Słuchajcie, ja mam kilka rodzajów flat topów. Nie będę Wam tutaj każdego po kolei omawiać. Flat topów to mam chyba z 5, także jest to dosyć sporo. Najbardziej lubię tak naprawdę Hakuro H54.
H50S, czyli mniejsza wersja H50. On mi się troszeczkę, jak widzicie tutaj, rozkleił, natomiast on idealnie nakłada kremy BB na mokro, ponieważ go troszeczkę zmaczamy wodą termalną i rozprowadzamy kremy BB. Nie nadaje się moim zdaniem do nakładania pudru, mam inne pędze, także z niego nigdy nie korzystam, natomiast na szybko nałoży się puder, no, ale myślę, że bardziej nada się do właśnie nakładania kremu BB i takich gęstych podkładów, także bardzo Wam polecam ten pędzel, on się idealnie sprawdza właśnie do nakładania takich właśnie podkładów. Jednym z takich, dwa podobne pędzle, które mam z flat topów, to jest Hakuro H51 i Lancron F60. Bardziej mi się sprawdza Lancron F60, ponieważ jest mniej zbity, lepiej rozprowadza nam podkłady, natomiast z tym się ciężko pracuje. Wiem, że wiele dziewczyn lubi właśnie nakładać tym podkładem jakieś gęste, tym pędzlem jakieś gęste podkłady, natomiast mnie się z nim ciężko pracuje, chociaż dzisiaj nałożyłam nim krem BB od Liouville True The Solution, także myślę, że efekt jest fajny, natomiast jak mówię, no, trzeba się troszeczkę napracować nim i troszeczkę powbijać ten podkład w naszą twarz, także polecam Wam go, natomiast no, nie jest to mój ulubiony pędzel, ponieważ no, jak mówię, większość z Was lubi takie zbite podkłady pędzle, ja natomiast wolę taki mniej rozłożysty, mniej zbity, czyli właśnie Lancron F60. I jeśli chodzi o dalsze flat topy, no to mam tutaj słynny Elf Powder Brush, on jest idealny do nakładania pudru, natomiast widziałam na filmikę, że dużo dziewczyn nakłada nim podkład, ale ja sobie tego nie wyobrażam takim dużym pędzlem. On dla mnie jest za mało zbity, on się tak po prostu, tak widzicie, rozpłaszcza nam na twarzy, także bardzo polecam nakładanie bronzera i ewentualnie, jeżeli mamy dobrą, wprawioną rękę, do nakładania właśnie bronzera, do nakładania podkładu i do nakładania bronzera, jeżeli mamy wprawioną rękę, ponieważ on idealnie Wam wykonturuje kość policzkową. Najgorszy pędzel, jaki mam, to jest Maestro Foundation, tylko nie pamiętam, czy 2, czy 3. Strasznie dziwne włosie, bardzo źle rozprowadza podkład, robi smugi, jest taki bardzo mało zbity, także no, mnie się nie podoba ten pędzel, nie jestem z niego zadowolona. Miałam naprawdę bardzo dużo tutaj, no, miałam nadzieję, że on mi się sprawdzi, natomiast no, dla mnie to strata pieniędzy, bo był strasznie drogi, około 50 zł, także nie polecam Wam tego pędzla absolutnie, ale myślę, że chciałam przetestować jeszcze inne pędzle Maestro, ale potem aż się boję po prostu kupić je w internecie, także ten pędzel odpada. Jeśli chodzi o dalsze nakładanie podkładu, to polecam Wam bardzo Beauty Blendera. To nie jest pędzel, no jak widzicie, natomiast jest idealna gąbeczka, która jak widzieliście na moim filmiku chyba o Mizonie, to bardzo właśnie, to tam właśnie używałam tej gąbeczki. Ona jest fajna, bo jest duża, szybko Wam nałoży podkład i wiele osób, także tutaj widziałam ostatnio filmik Uniesi 83, że jest bardzo zadowolona i ona się przerzuciła właśnie na gąbki i odłożyła totalnie pędzel. No ja nie wyobrażam sobie odłożenia pędzli, ponieważ je kocham, natomiast bardzo często z Beauty Blendera korzystam, jeżeli chcę uzyskać taki bardzo taki naturalny efekt, a jeszcze nie dodałam, jeżeli chcecie uzyskać naprawdę bardzo dobre krycie, to bardzo Wam polecam Hakuro H51, ponieważ to jest bardzo zbita kulka i te zbite pędzle Wam idealnie nałożą właśnie podkład. Jeśli chodzi o pudry, to tutaj mam takie dwa główne pędzle. To jest Hakuro H55 i Real Techniques Powder Brush. Jak widzicie, jeden jest większy, drugi mniejszy. Moim zdaniem bardziej poręczny jest Hakuro H51, ponieważ jest troszeczkę mniejszy i on idealnie Wam rozprowadzi puder. Natomiast H50 Real Techniques jest fajny do takiego omiatania sobie twarzy właśnie pudrem. I jeżeli macie problem z nałożeniem bronzera w zbyt dużej ilości, to wtedy rozcieramy bardzo fajnie tym pędzlem. On mi się bardzo często w taki sposób sprawdził. Także jeśli chodzi o nakładanie pudru, to by było w sumie na tyle. I bardzo często jeszcze nakładam, jak widzieliście na filmikach, puder także Beauty Blenderem, ponieważ on taki daje efekt flawless, taki efekt właśnie takiej wygładzonej, bardzo takiej naturalnej skóry. Także jeżeli lubicie taki efekt, nie lubicie zbyt dużo makijażu na twarzy, to polecam Wam Beauty Blendera. A jeżeli lubicie kombinować z nakładaniem właśnie pudrów i podkładów takimi właśnie pędzlami, to bardzo Wam polecam. A na koniec pokażę Wam mojego ulubieńca i absolutny hit, który po prostu, z którym się nie mogłabym rozstać, to jest Lancron F58. Jest to mój ulubiony pędzel na nakładanie podkładu, ponieważ on bardzo fajnie leży na twarzy, bardzo fajnie rozprowadza wszelkiego rodzaju podkłady. Naprawdę mi się sprawdził ze wszystkimi podkładami, które mam, a najlepiej z Rimmel Wake Me Up, który po prostu rozprowadza jak marzenie. Także myślę, że jeżeli szukacie jakiegoś idealnego pędzla, to bym Wam polecała F58. I tutaj
Nie wybrałam Wam może takiego idealnego zestawu, ponieważ chciałam, żebyście mieli szeroki wachlarz tych wszystkich pędzli do podkładu i pudru, żebyście sobie coś wybrali dla siebie, ponieważ każdy ma inne preferencje, nie wszyscy wykorzystują później pędzle do malowania innych, czy chcecie tylko na taki własny, prywatny użytek, także tutaj no, musicie sobie dobrać właśnie swój idealny zestaw i też się zastanowić, jakie macie podkłady, jakie macie pudry, bo jeżeli macie sypkie, no to zupełnie inne pudry Wam się sprawdzą, bardziej zbite, ponieważ one lepiej rozkładają Wam puder na twarzy, a jeżeli macie takie pędzle, takie pudry w kamieniu, to tutaj nada Wam się i te, także no można wybierać, ale kwestia po prostu kosmetyków, które używacie, także mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodoba, przypadnie Wam do gustu, znajdziecie coś dla siebie i dajcie znać, czy chcecie dalej filmiki o pędzlach, czyli tutaj myślę o różach, bronzerach, a następnie do oczu. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa!